Dzień dobry wszystkim, mamy wtorek 20 grudnia, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. W kalendarzu makroekonomicznym nie ma dzisiaj nic, co mogłoby w jakiś sposób ruszyć kursem. Za nami decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych Banku Japonii, który zostawił parametry polityki monetarnej bez zmian. Oprócz tego bardziej optymistycznie wyraził się o perspektywach gospodarki i nie wykazał niepokoju o dynamiczne zmiany na rynku walutowym, co zahamowało wcześniejszą aprecjację jena. Przejdźmy zatem od razu do analizy technicznej. W pierwszej kolejności euro dolar, który schodzi pod 1,04, równocześnie przebijając się przez zewnętrzne zniesienia Fibonacci jego 127,2% oraz 161,8%. Uważam, że w najbliższym czasie ruch może być kontynuowany przynajmniej w okolicy 1,0365, czyli widocznych w tym miejscu dołków. Przebicie tego poziomu pozwoli na spadek do 1,0280, czyli kolejnego zewnętrznego zniesienia Fibonacci'ego 161,8%. Wcześniej nie można wykluczyć jakiejś korekty w postaci ruchu powrotnego do wybitego wsparcia przy 1,04, jednak w dłuższym terminie tendencja pozostaje spadkowa. Nic nie wskazuje, że miało to się w najbliższym czasie zmienić. Dalej mamy dolar jena, który zbliża się wielkimi krokami do poziomu oporu przy 118,65. Ze względu na panujący trend wzrostowy bardziej prawdopodobna jest kontynuacja ruchu i wybicie tego oporu w kolejną barierę, która może sprawić problem rynkowi byka, jest 120, czyli poziom, który może odegrać swego rodzaju rolę bariery psychologicznej. Wsparcia należy szukać przy 116,70, 116,50, czyli zniesienia Fibonacci'ego 50% widocznego w tym miejscu szczytu oraz krótkoterminowej linii trendu wzrostowego. Na sam koniec euro-PLN, który kontynuuje zniżkową tendencję, zbliża się coraz większymi krokami do poziomu 4,40, który wcześniej tutaj widocznie wyraźnie nieraz powstrzymywał rozwój spadków. Tutaj strona popytowa wyraźnie jest w mniejszości, na co wskazuje chociażby ostatni ruch, czyli wzrostowe podejście, jednak świece wyraźnie nie świadczą o sile wzrostowego ruchu, mają duże knoty, małe korpusy, natomiast obecnie tworząca się 4-godzinowa świeca o kolorze czerwonym praktycznie jest bez knotów, ma duży korpus, także obecnie nic nie stoi kursowi na drodze do poziomu 4,40. W dłuższym terminie bardzo możliwe jest przebicie tego wsparcia i powiększenie spadkowego ruchu. Kolejnym wsparciem są okolice 4,38, czyli niewidoczny na wykresie szczyt. To jest bodajże listopadowy szczyt lub też grudniowy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.